Cześć z tej strony, naczelny. Jak już wiecie od pewnego czasu, bo parę osób wie, używam mutatora głosu i wynająłem jakiegoś zjebanego dwunastolatka, aby siedział za mnie przed komputerem. No więc um, czas tutaj ujawnić prawdę. No więc cześć Siemano, witam po tej drugiej stronie, po tej prawdziwej stronie. Potem, jak już wiecie, jak wyglądam, oraz że nie stosowałem żadnych diety od trzech lat, oraz że w sumie nie wiem, nie wiem, czym to jeszcze nagrywam. Jeszcze muszę to wymyślić, muszę się jakoś spytać, czym ja to nagrywam, ale to jest, to jest na pewno coś, coś, to jest jakość. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda jakość, tak wygląda jakość. Kiedyś Michael Bay zobaczy te swoje filmy i powie, słuchaj. Czemu ja nie nagrywałem takich filmów jak Mister Szkielet? Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Przecież to jest tyle klimatu, to jest, tyle, to jest tyle przekazów w tych filmach. Przecież co, 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 co ja robiłem całe życie? Chciałem wam powiedzieć, że byliście. Ponad 200 subskrypcji. What the fuck? Widzicie ten wzrok samcy alfa, który właśnie ryzykuje swoje życie, aby podziękować swoim 200 subskrybentom, bo on tutaj nie powinien być, on powinien już dawno spać, ponieważ jutro idziemy do szkoły, ale zaryzykował swoje życie, najwyżej tata przyjdzie z pasem, albo z czym innym. <laughs> Mieliście czas do 16 i chciałbym wam bardzo podziękować. Nie no ja siu no nie ma za co dziękować, tutaj dopiero zaczynamy, prawda? I specjal to będzie albo opening, albo challenge czany Bany No albo pokażesz nam śmierdziona na wizji, tak też może być, prawda? W końcu chyba każdy na to liczył tutaj, nie wiem. A <grywia> tak poza tym, co, co do jasnej cholery, co co to znaczy challenge czany Bany Co tam się robi, ten nie wiem. To bardziej dla mnie brzmi jak ptak zajebany, ale nie, nie wiem, że o to nie chodzi tutaj w challenge'u. Oczywiście ptaka nie skrzywdzi, no wiadomo, że nie. No dobra, lecimy dalej. Co wolicie? A, i opening oczywiście 30 kableksów i 10 emerald case'ów. Co wolicie? Czanbany challenge? L3 bardziej opening. Wow, 30 kompleksów, Wy to słyszeliście? To jest jakaś nowa waluta, o której jeszcze nie wiemy, to są następne bitcoiny, więc wszyscy bierzemy ile chcemy, ale dobra. Skoro dał mi wybór, no to chyba, jak powiem, żeby pokazał mi śmierdziała z nożem w ręce, to chyba nie będę pedofilem, prawda? No chyba nie no. W końcu dał mi wybór, to, to jak, jak już dał mi wybór, to jest okej, okay, prawda? prawda? Chciałem bardzo podziękować um, jednej osobie, to dokładnie. Wiem, że tu o mnie chodzi, ale póki nie powiesz rodzicom, gdzie jesteśmy, to przecież nic nie tego, nie? Ale jak odstawimy żarty na stronę, to możemy zaobserwować, kim się Mister Szkielet na przykład inspirował. Był to taki boxdale, był to może na przykład taki polski Pink co nie? No bo jak widzimy, on oczywiście robi let's playa z Minecrafta, w jego innych filmach ma również takie muzyczki, które właśnie były na przykład używane wiele razy przez pingwina i tak dalej, powiedzmy. Oczywiście, no, royalty free, co nie, no, bo jak inaczej. No i to jest, myślę, moim zdaniem. Czy możemy sobie tutaj zobaczyć, jak, powiedzmy, youtuberzy wpływają na społeczeństwo, ponieważ e, Mister Szkielet w swoich filmach oczywiście też żebrał łapki jak pierwszorzędny youtuber, pomijając to, że nie ma sprzętu. No i na przykład, jeżeli e, weszłaby taka moda na polskiego youtubera, znaczy może już weszła, żeby, nie wiem, powiedzmy, wykluźć no matchmakingach, to on by poszedł na tego matchmakinga i zacząłby wszystkich wyzywać, bo myślałby, że to spoko i zobaczylibyśmy let's play'a w 144%. PS jest go, gdzie wszystkich wyzywa. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, a tobie widzu dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym. Siłmeczku. i siema Na i pa!